Siemano, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Dave'em. Z Dave'em jeszcze odcinka nie było, przywitaj się, Dave. Cześć, cześć, moi drodzy. No, siemaneczko, witam bardzo serdecznie. To jest, no już w sumie trzeci, nie, to jest drugi odcinek, nie, trzeci odcinek na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za aktywność i za to, co się dzieje na moim kanale, to jest coś niesamowitego, lecimy z filmikami codziennie. I dzisiaj mam super pomysł, wiesz, Dave, jaki, czy ci opowiedzieć? A, możesz mi powiedzieć. Opowiem ci, słuchaj, spodobały mi się bardzo, ale to bardzo zwierzątka na tej waszej planecie i chciałbym mieć jakieś zwierzę. A. Jakie zwierzątko byś mi zaproponował? Stary, no ja myślę, że dla ciebie, dla tościka super by była na pewno jakaś kura taka, może. Kura, tak, bo kury jedzą nasiona, a z nasion robi się chleb, a ja jestem tostem. No to lecimy dzisiaj. No więc może znajdziemy jakąś kurę. Gdzie mogę znaleźć kurę tutaj na tej planecie? Wiesz co, to jest naprawdę ciężka misja taktyczna. Trzeba naprawdę się postarać, żeby znaleźć kurę. Dobra, ale potrzebujemy nasiona, ja nie mam nasion, ale tu może wezmę z pola. Zbierz sobie jakieś nasionka. Dobra, mam jedno nasiono, idealnie. I lecimy, stary, lecimy szukać kury. Ja w ogóle ciebie muszę tutaj bliżej poznać, bo nie wiem, jakiś taki tościk, jakiś to my z tobą najmniej spędziłem czasu tutaj. Już spalionem i znałanem ja troszkę tutaj pospędzałem. Ja nie wiem, czy mam mieć wyciągać, czy łapkę, więc... Nie, spokojnie, to wszystko przyjaźnie. Ło, tu jest tyle zwierząt, ja nie mogę. Mieliśmy tutaj farmy, że ja na przykład, żeby zrobić tą flagę pięknej Polski, musiałem sobie przefarbować tam. A powiedz mi, co to jest tutaj ten budynek taki, z tymi zielonymi oknami? A to jest taki jakby budynek od paliona, gdzie po prostu chcę wynajmować pokoje, tak jakby taki, ale... Taki hotel. Taki hotel bardziej. Okej, rozumiem. Tak. Może to kiedyś wystartuje, bo widzę, że póki co w budowie jest. Dobra, kury, trzeba znaleźć kurę. Ciekawe, gdzie tu możemy znaleźć kurę. Mam nadzieję, że za niedługo coś znajdziemy. Tutaj jest jakaś rybka, ale nie o rybkę nam chodzi, moi drodzy, więc szukamy kury. No rybki nie, bo nie mam obok siebie żadnego akwarium, więc przydałaby się kura jednak mimo wszystko. O, chyba coś jest, poczekaj, mamy jakieś zwierzaczki. Jest kura! Coś jest, są jakieś kury. Kureczki, patrzcie. Są kury, ale to są takie dzikie kury, one mnie nie zaatakują? Takie dzikie, no ja właśnie nie wiem, stary, bo taka dzika kura, pierwszy raz widzi tosta, to może będzie chciała go zjeść nawet, więc... No ej, jakoś się na mnie popatrzyły teraz dziwnie, ło! A może dlatego, że miałem nasiono. A masz jakąś kurę może, która nie jest dzika? Wiesz co, ja mam oswojoną, piękną kurę Dave'a, ale nie wiem, czy jestem w stanie ci ją odstąpić. Musimy ponegocjować. Ponegocjować ceny. No to w takim razie, co za taką kurę byś chciał? Ja bym chciał, powiedzmy, 3 bochenki chleba. Jak kura, to ja bym chciał chleba. A to ja bardzo dobrze mam bardzo dużo bochenków chleba nawet przy sobie. Tak? Jesteśmy w stanie dobić targu? Jesteśmy w stanie dobić targu. No to ja się zgadzam. Super, będziemy mieli, słuchajcie, kurę. Oswojoną kurę Dave'a. Ja nawet mam wymyślone imię dla niej. Jakie dasz imię? Ostypek. O, patrz, to jajko zniosło, dobre, dzikie jajko. To zrobimy jeszcze jakiegoś placka może, do placka trzeba więcej jajek. Zobaczymy, ale zostaw to jajko. Chodźmy do mojej kury, pięknej kury już oswojonej, która na pewno cię nie ugryzie i będzie z tobą, dobrym twoim wędrownikiem. Dobrze, bo ja wiem, że kurą czasami się rzuca chleb, a ja jestem takim tostem, to by było bardzo niebezpieczne, jeszcze bym gdzieś spał i by mnie, by mi zrobiła dziurę na czole. I by było niefajnie by było. No, budzisz się, nie masz połowy twarzy, to dokładnie jest najprzyjemniejsza rzecz. Dobrze, lecimy tutaj do zoo i tutaj gdzieś była kura, moi drodzy, musimy się porozglądać. Zobaczmy, czy gdzieś jest moja piękna kura. O, jest, jedna, tak, jedyna. Jest jedyneczka, tak jest. I tutaj ciekawe czy mnie polubi. Może pokażę jej nasionko. Polubiła mnie, od razu się na mnie popatrzyła, widziałeś to? Tak, od razu mnie pokochała. No chodź, dobra. Ostypek. Nawet go nazwiemy może na tym, ponieważ mam znacznik, więc będziemy w stanie od razu ją nazwać. Ale idzie za mną, chyba mnie... O nie. Musisz podejść troszeczkę bliżej. Oj, tutaj coś zwątpiła. Zawahała się, zwątpiła. Tak, pogłaskać, dobra. Okej, pogłaszczę ją. O! Znowu widzi. No, do mojego statku troszkę mamy, ale... No nie obrażaj się na mnie. O, dobra, znowu się zakochała. Ona ma takie wahania, w sensie widać, że nie jest przekonana, ale ufa. Jest okej, może w końcu przyjdzie. No, idzie. Kiedy ta ścieżka się kończy? Wiem, że ona się kończy. O nie, znowu się zawahała. Jeszcze troszkę ci zostało, bo tutaj jeszcze mamy ul. Chodź tu, ostypek, chociaż ty jeszcze nie masz nazwy, ale zaraz będziesz mieć, jak dojdziemy tam na miejsce. O, poczekaj, ochronię cię przed zombiakami, bo tutaj już chciały atakować. No właśnie, akurat noc jest. Mogliśmy zacząć w dzień.
Ja, jest okej, okay, myślę, nic nam się nie dobra, stanie. Dobra, o, już widać statek, chodź, a, kurka. Już jesteśmy bliziutko. No i zaraz będziemy na miejscu. Ja już mam przygotowane miejsce nawet na tą kurę. Nie wiedziałem, jakie to będzie zwierzę, więc wybieg jej dosyć duży zrobiłem. Ale w sumie widzę, że u ciebie też miała duży wybieg, więc chyba zasłużyła na taki wybieg. No, ona strasznie lubi biegać i skakać, więc ona jest taka rozrywkowa, ta kura, wiesz. Chodź. Znowu się zawahała. A może się zapatrzyła na jakąś... Na psa się zapatrzyła chyba. Czy tam wilka. Chodź. Dobra, znowu idzie za mną. Już jesteśmy blisko, statku. Ja tutaj zabijam potworki, żebyśmy tak, mieli bezpieczne dojście. To dobry z ciebie ochroniarz w takim razie. Ale młotujesz te ząbiaki pięknie. A słyszałem, dobra, że burmistrz... I rozmawiałeś już z burmistrzem? Na temat? No, tak ogólnie na zrobiła jajko kolejne. Rozmawiałem. Burmistrz mi powiedział, że chce mnie tutaj na wiosce i powiedział mi, żebym zbudował taki duży toster gdzieś, czy tam wielkiego tosta. Już nie wiem, co w końcu mam zbudować. Na pewno w Palionowie trzeba powiększyć mury Palionowa teraz. Tak, tutaj właśnie w tą stronę do mojego statku. Tu właśnie na tym polu, na którym teraz jesteśmy. Tu ponoć ma być budowane dalej, tu ma się to poszerzyć. W ogóle to jest twoja zjeżdżalnia. Powiedz coś o niej, bo ja nie wiem, kiedy ona będzie w końcu jakby użytkowana. Wiesz co, muszę tylko zrobić windę do góry i myślę, że to wystartuje, bo tutaj będzie taki wielki aquapark albo jakieś wesołe miasteczko i tutaj będzie naprawdę super. Więc wszystko jest w planach do budowy. Ta kurka chyba się boi tutaj już na polu. Dużo zwierząt tutaj było. Niebezpiecznie. Coś się waha. Dobra, znowu. Idzie. Postanowiła pójść za nami. Może musimy we dwóch, wiesz? Może tak, może to jest większa moc wtedy. Większa moc przyciągania. Może tak. Jak idzie, no. A idzie. No dwa to już ją skusiły bardziej niż jeden. No, od razu już szybciutko idzie, patrzcie to. Dwa to nie jeden. No co dwie głowy to nie jedna, jak to mówią, nie? Tak jest. O, już jesteśmy koło statku, no to już prawie. Tam jak... O, to może, wiesz co, ty ją przyciągnij już do samego końca, a ja pójdę zrobić płotki, to miejsce dla niej. Okej. Żeby miała gdzie być, bo w sumie nie mam płotków. Mam miejsce przygotowane, ale nie mam płotków. Tutaj jest to miejsce, jak widzicie teraz, widzowie. Więc muszę na szybko zrobić płotki i jakąś furtkę, żeby po prostu móc ją tam jakby schować. Od której strony? Od strony wejścia, koło wejścia mam to. Okej, czyli od tyłu, tak? Trzeba wejść, dobra. Dobra, płotki z tego co pamiętam. A, najpierw trzeba zrobić deski. O jeny, ale sobie desek zrobiłem dużo. Dobra, ja już tutaj czekam. Dobra. Oj, tutaj spadłem gdzieś na dół, oj. Ale to chyba dobrze, jestem przy wejściu, czekam. Dobra, zrobiłem sobie dużo płotków i furtek. Nie wiem po co aż tyle. Już jest kura, już czeka, dobra, to ja tutaj na szybko zbuduję jakiś mur. Żeby, tu ją możesz wprowadzić do środka. Okej, idzie, a ona już za tobą chodzi, no. No, już mnie pokochała. Zaraz mu damy imię. Jedną. Zobaczymy, że nam się uda jeszcze jedną. Jedno jajko? Nie udało się. A ja mam jeszcze jedno jajko? Jest mała kurka! Jest mała kurka! Ej, ostypek! Poczekaj, trzeba tamtą. To jak nazwiemy tego, skoro mam dwie kury? Ostypek Junior. Ostypek Junior i będzie ostypek, dokładnie, tylko nie mam drugiego name taga, żeby nazwać jeszcze tamtą, więc póki co nazwiemy... O nie! Aha, ona za tobą poszła. Nie. No, ten się waha jakoś. Też a może wepchnę ją tam. O, no, to jest bardzo dobry pomysł. Tak udało się, jeszcze to mało. Teraz ta mała. Okej, idzie ale bardzo mała, dobrze. Ale ta mała bardzo lubi, ta mała chce. Dobra, mamy kurki. Ja jeszcze wpadnę na pomysł, żeby zrobić taką podwójną furtkę, że najpierw wchodzisz, zamykasz jedną i tak, żeby nie uciekły na pewno. Nawet mogę zrobić coś takiego. O. No i teraz na pewno już nam tutaj nigdzie nie wskoczą, teraz to ale już wiesz nie co ma jest opcji. Jeszcze problemem? Jest jeszcze jeden problem, który może tutaj nastąpić, stary, że od góry wejdą jakieś zombiaki tutaj. Patrz, o nie, właśnie idzie. I trzeba tutaj jeszcze tak jakbyś mógł zbudować. Dobra, mam. Zbuduję. Masz tyle płotka, żeby na pewno zabezpieczyć tutaj oscypka, żeby nic mu się nie stało. Jak to się postawiło? Jeszcze nie mam pojęcia, ale nie wiem, jak to działa. Dobra, mam. O nie, no znowu taki jest nawiedzony płotek. Się stawiają. Bo to przez trawę, mi się wydaje, że to przez trawę. No, możliwe. Dobra, ej, w sumie to miałem na tyle dużo płotków, że idealnie nam to wyszło. No teraz to już im nic nie grozi. Dobra, ja w tym momencie... Masz może kowadło? Masz pewnie, nie? Tak, ja jeszcze nie mam, więc bym tam się przeszedł do ciebie. Zrobić sobie tego name taga, ponieważ mam też level, więc idealnie zrobimy, nazwiemy... Oscypka oscypkiem. Jak myślisz, lepiej napisać całe imię jakby z dużych liter, czy duża litera na początku i reszta małe?
Ja myślę, że duża litera na początku. To dobra, to tak, tak zrobimy. Tak naturalnie. Tak. Dobra, dobra. Ej, ten pająk mnie nie uderzył, tak w sumie to na niego nadepnęłem, ale to już na sumie gonią, ej, no i biją mnie te latające dziwolągi. Musimy się przespać jedną noc. No, będzie trzeba. Nic nie goniło. Ale tu jest niebezpiecznie. Nie mogę biegać, bo nie mam jedzenia. O, to tu ci wyrzucę trochę, masz. Mógłbyś mi dać? O, dziękuję ci. Właśnie, bardzo. W ogóle to są te chleby, które ci miałem dać za kurę, więc dałem ci chyba nawet cztery, więc... Dziękuję ci bardzo. Więc spoko, dobra, lecę do twojego domku sobie tam zenchantować. O, ja też to zjem w sumie. W moim domku kowadło jest tak bardziej ukryte, więc ci to pokażę. Ło! W sensie, to są takie... może nie jest ukryte, ale jest takie nieprzewidywalne, bym powiedział, że nikt by się tego nie spodziewał. Więc zobaczysz, no na pewno się zdziwisz, że tam jest akurat kowadło umieszczone, patrz. Tutaj, jak wiesz, mamy tych ochroniarzy. I oni są z kowadła, i tutaj masz kowadła do wyboru, do koloru. O nie, naprawdę? Tak to zrobiłeś? No okej, okay, dobra. To nazywamy tego name taga, nazywamy go Oscypek. Poczekaj, napisałem źle. Oscypek. Dobrze napisałem. Oscypek. Dobra, mamy Oscypka. Idziemy go teraz nazwać, bo... No bo, kurczę, musimy go nazwać. Musi mieć na imię Oscypek, a tamten będzie Oscypek Junior. Chyba, że widzowie macie jakiś lepszy pomysł na imię dla tamtej kury, to napiszcie w komentarzu. Ja będę oczywiście czytał. I może zróbmy tak, że z komentarzy wybiorę ten komentarz, który będzie proponował najfajniejsze imię dla tej mniejszej kurki. Więc napiszcie w komentarzu wasze pomysły na imię dla tej kurki. A na póki co tego dużego, co go kupiłem od Dave'a, to nazwiemy Oscypek. W ogóle śmieszna sytuacja, śmieszna historia z tym, ponieważ ja dzisiaj zjadłem oscypka. I dlatego postanowiłem, że nazwę go Oscypek. Wow, jest, fajna historia. No, tak jakoś mi się dzisiaj skojarzyło. Nawet dwa oscypki dzisiaj zjadłem. Nawet dwa. To może tego młodszego później bułka nazwiesz albo... O, na przykład, ja jestem tostem, on będzie bułka. To później stworzę jeszcze będę miał jakąś krówkę, którą nazwę chleb. Ty wtedy otworzysz sklep spożywczy. No, w którym będą zwierzęta. Dobra, uwaga, nazywamy, tylko żebym sobie przypadkiem nie kliknął w tą kurkę małą, bo tak obok siebie stoją. Dobra, uwaga, wielka chwila. Na pewno. Wielka chwila, na pewno, dobra, nazywa się to Oscypek. Uwaga, nazywam małą kurę Oscypkiem. Uwaga, jest! Mały Oscypek, jest mały, znaczy nie mały, ale jest Oscypek. Dobra, mamy kurę, która nazywa się Oscypek, słuchajcie. To jest niesamowite, zawsze chciałem mieć takiego zwierzaka. No dobra, to będzie chyba wszystko. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mamy kurę, mamy mur. Poznałem się z Dave'em już bliżej, już się znamy, dobiliśmy targu po raz pierwszy. Dobra, może wyjdźmy z kury. Wyjdźmy z kurnika. No dokładnie. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu koniecznie, jak wam nazwać tą mniejszą kurkę, tego małego słodziaka, co tam stoi i sobie tupta. No i co? No i zapraszam też do Dave'a na kanał. Tam na pewno będą też jakieś odcinki ze mną za niedługo, więc koniecznie subskrybujcie nasze kanały i bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. Siemka.